Długo nie musieliśmy czekać na kolejne 365 sofcików, bo już w tym roku dostaliśmy prawdopodobnie ostatnią, przynajmniej tak się wydawało, ale jak patrzę po zakończeniu, to chyba jednak coś jeszcze będzie. Może jakiś prequel, -ek? nie wiadomo. W każdym razie od jedynki do dwójki musieliśmy chyba dwa lata czekać, bo była jedynka jeszcze była w kinie, a tutaj mamy już w jednym roku dwa piękne seanse, także no nie oszukujmy się, będziemy gadać totalnie ze spoilerami, bo inaczej się nie da, więc. Po prostu nie oglądajcie tego filmu i my wam wszystko powiemy. W poprzedniej części. Pumpkin. Nie pumpkinuj mi tutaj, Laura jest fucking gone. Nie pumpkinuj mi tu, nie pumpkinuj mi tu. My dear friend, do you have a local beer? Shut up! Jaka przyjaciółka sama idzie na Dupcingo, a mnie w pokoju zamyka. Kto? Na Jakie Jaki kurwa znowu naczą? <laughs> o suchym pysku jeszcze! No ich i schodów nie ma. Sadam! Jaki kurwa znowu na czoł? Are you back, baby girl? Zanim przejdziemy do fabuły i do małej anegdotki, jeszcze którą dla Was mam, to może najpierw poproszę o streszczenie fabuły. Streszczenie czego? No właśnie, przejdźmy dalej. <laughs> Jakbym miał podsumować jednym zdaniem tę część, to był po prostu. Ja to sobie nawet zapisałem, bo dzisiaj jestem przygotowany i mamy półtora kartki notatek, a więc nic się nie zmieniło od poprzedniej części i mamy po prostu. Teledysk przerywany dialogami. A ty jak podsumujesz jednym zdaniem? Jest trochę mniej dialogów niż ostatnio. I więcej piosenek. I więcej seksu. Fuu, dziwnym zbiegiem okoliczności, akurat kilka godzin przed tym seansem, zanim wstałem, bo o 12 wszedł na Netflixa, to przyśniło mi się coś niespodziewanego. Siedziałem sobie w KFC i były te ekraniki do składania zamówień i raptem na tym ekraniku znalazłem taką karteczkę, taką plakietkę, z jednej strony był napis logo Filmwebu, i pod spodem było nazwisko, jakby ta karta była do kogoś przypisana i tam było Barbara Białowąs. I ona siedziała przy tym jakby blacie, tam gdzie się zamawia w KFC właśnie tak face to face. Nie mam pojęcia o chuj tam chodziło, ale faktycznie jak znalazłem tę karteczkę, to chciałem zabrać tę kartkę i jej po prostu to oddać, czy tam kartę, czy co to było. No ale trochę już posiedziałem tam i okazało się, że ona odeszła od tego nie wiem jak to nazwać, kurwa Lady i nie, nie widzę związku między KFC a tym filmem, aczkolwiek faktycznie nazwisko reżyserki mi się przyśniło. To znaczy, że chyba jednak bardzo czekałem na ten film, nawet bardziej niż mi się wydawało. Tomasza Mandesa nie było, bo oczywiście tutaj ten duet się nie zmienia, aczkolwiek no, oni kręcili dwie części chyba naraz, z tego co mi wiadomo, dlatego tak szybko wyszły, więc nie wiem, czy byli na planie, ale podobno odpowiadają za ten teledysk, nie I ta historia jest dużo ciekawsza od filmu? Tak. W kontekście tej części oczywiście ważne jest zakończenie poprzedniej, bo jak na końcu jedynki był wypadek, myśleliśmy, że Lara może nie żyć, Laura, kurwa, nie Lara, to w drugiej części ją postrzelili na końcu. No i ta część zaczyna się pewnego rodzaju pogrzebem, ale też wymianą zdań między naszymi tutaj gangusami, między dwoma, powiedzmy właśnie, rodzinami, które się tutaj gryzą. I ja tak sobie myślę, nie no kurwa, umarła, nie, to na po co ja mam to oglądać, jak główna bohaterka nie żyje, i tak sobie myślę, nie no, no kurwa, no co tu będzie, nie wiem, na czosy z muzyką i się okazuje, że oni jakieś 10 minut trolują normalnie jak Jordan Peele w naupie. kurwa nie. No Marcin Dubiel, się okazało, że tam jest po prostu pogrzeb brata, bliźniaka Massimo i on po prostu zakrywał plecami grób cały czas, cielskim w, w zasadzie i haha, Laura jednak żyje i już chce się ruchać, więc ja Właśnie to Właśnie wspomniałam że ta jej przyjaciółka płakała, czemu ona kurwa płakała na początku? Nie pamiętam takiej sceny. Bo miała te zdjęcia robione i ona zaczęła płakać w trakcie tych zdjęć i to miałoby sens w kontekście tego, że Laura byłaby martwa, ale nie miało sensu w kontekście tego, że ten brat był martwy. Postać grana przez Lamparską, czyli jedyne co dobrego spotyka ten film. Chyba się miała do ślubu przygotowywać z tym swoim tam ziomeczkiem, ale nie wiem, no, no coś tam było faktycznie i na jakimś screenie zdjęcia robili, ale nie pamiętam, żeby płakała jakby. Pewnie jutro zapomnę, że to oglądałem, więc nie pytać mnie o szczegóły, bo kurwa naprawdę ja nie wiem. Nie miał dużo czasu, aż Laura stwierdza, że jednak spędzi ją pusia i wbrew temu, że chwilę wcześniej została postrzelona i w zasadzie powinna leżeć w łóżku, chce uprawiać seks z Massimo, na co Massimo nie chce się za bardzo zgodzić i pada pewne bardzo fajne zdanie. Laura wtedy mówi: "Moja pusia nie je rusia i I don't care what doctor says." Nieważne, że ma ranę, ma rozcięcie gdzieś tam koło brzucha, ona stwierdziła, że są rzeczy ważniejsze, więc po prostu nie przejmujcie się mną ciam, ciam, ciam i do przodu. Następstwem tej akcji jest to, że Laura, mając w dupie to, że mąż siedzi na spotkaniu biznesowym pełnym gęgusów, wchodzi do pokoju krokiem jakiejś sześcioletniej modelki i ściąga majtki w pokoju obok. Jak wygląda seks w tym filmie? Jak pies, który rucha nogę swojego właściciela. I trwa to trzy minuty. Jak dobrze pójdzie. Zazwyczaj tak jedną piosenkę w porywach do półtora. Jak dobrze dojdzie. <grym> Massimo jak na Gangusa no nie jest za dobrym ruchaczem. <grym> Trzy no. minuty to jak miałem 16 lat, co? <grym> do tego momentu filmu minęło już jakieś pięć piosenek, czyli max kwadrans filmu. I ja tutaj jeszcze dwie uwagi sobie wynotowałem, że po pierwsze byłby to bardzo dobry film do analizy dla Malii Staśko, która teraz walczy w Highligu i robi tyradę z Malikiem Montaną, więc to byłoby dla niej świetne pole wydaje mi się dla polemiki. No, Maja, Maja obejrzy może. No i dopisałem jeszcze, że właśnie tylko przyjaciółka naszej głównej bohaterki jeszcze nie wiem jakiej się chce, ale jeszcze się tutaj stara, albo po prostu robi sobie jaja z tego filmu. I o dziwo ona dostaje całkiem niezłe dialogi, całkiem niezłe liniki tekstu do mordy, w przeciwieństwie, gdy Laura dostaje tylko Penisa, Massima do mordy, albo na Cosa, ale o tym później. No i. Po tym znowu są piosenki Kurwa, mam wrażenie, że ten film więcej spędzili nad doborem playlisty, bo trwa ona prawie godzinę 50 niż na montażu. <laughs> po prostu dwa ujęcia. Yy, muzyka. Dwa ujęcia muzyka, dwa ujęcia muzyka, dwa słowa muzyka, i tak w kółko, i tak w kółko, więc naprawdę wystarczyło tylko trochę pociąć, a piosenek tak na oko może być tutaj, nie wiem, kurwa 30 plus mi się wydaje na spokojnie. No i później jest 10-minutowa impreza, gdzie no, oczywiście jest tylko muzyka i nic poza tym, yy, migające światełka. I tak 3-4 piosenki wtedy zdążyły przelecieć. Po imprezie Massimo odpala Border Rage'a i rzuca szklanką. Oczywiście przed ma kamienną minę i po też ma kamienną minę, ale w trakcie drze mordę. Po prostu Massimo jak się zdenerwuje, to musi coś rozjebać, that's the point. Tak, i potem jest wszystko okej, okay, potem jest już super. I tylko jeszcze dodam, że ten film liczyłem, dobra, nie liczyłem, że się będzie różnił od poprzedniego, a i się nie pomyliłem też. Nie różni się, nadal jest ubogą formą po prostu położenia kilku ujęć i dodania do, do muzyki, no jakby to... Nawet nie jest teledysk, bo w teledysku jest dużo więcej montażu i ktoś się bardziej wysilił, więc ten, no, klika się na Netflixie, no to sklejmy to tak samo, zero wniosków, idziemy dalej. Ten film dostanie ogólnie pół gwiazdeczki wyżej za to, że nie ma już piłeczki golfowej sunącej do pusi naszej Laury, ale za to Massimo gra w tenisa, dzwoni do niego jakiś typol, i Massimo się znowu zdenerwował i mówi, że Giuseppe, ty to zawsze coś spierdolisz, no pewnie źle podgrzał pizzę. <grym> potem Massimo wkurwiony rzuca okularami o trawnik. A Laura sobie przypomina, że ma firmę. <grym> potem następuje kolejna impreza, na której Massimo liża się z jakąś typiarą stroju BDSM. I ta impreza ma wielkie znaczenie dla fabuły, ponieważ okazuje się, że Massimo daje sobie wnosek i to potem wraca. To jest chyba jedyna rzecz w tej fabule, która wraca. I na tym etapie trzeba dodać, że Massimo z Laurą są już pokłóceni, się po prostu do siebie nie odzywają, więc on z racji, że no nie zapukał, to poszedł na imprezkę. I na tej imprezce wyobraża sobie, że puka Laura, rządzi się z jakąś inną typiarą. Uwaga, bo jest już 50. minuta filmu i nasze dwie przyjaciółki prowadzą dialog Laura z Olgą, czy to była Ola, nie wiem, ona tam mówi Olo na, ni na nią w każdym razie, więc Laura z Olą. Um, jest zajwisty ogólnie dialog, ja nawet zanotowałem pewien cytat, bo jak wiecie Laura w poprzedniej części miała tam epizodzik z naszym naczo ogrodnikiem, co, co prawda wtedy się jeszcze nie cierali, ale teraz Laura sobie o nim myśli, on w sumie do niej zadzwonił i powiedział, że ej no ja to w sumie tak do ciebie tam coś tam, coś tam, no i ona coś tam zdradza tej swojej przyjaciółce na ten temat, siedzą przy stole, coś tam gadają, Nasza główna bohaterka mówi, że o na naccio A ta kurwa lamparska rzuca tekstem, jaki kurwa naczos. <grymne> to chyba <grymne> najśmieszniejszy moment tego filmu. Zresztą już go wcześniej nazywałem naczosem, ale no, jaki kurwa naczos, jakby z us lamparskiej, która jedyna się potrafi zabawić swoją rolą wydaje mi się, że wygrywa. Chociaż będzie jeszcze jedna piękna scena, do której zaraz przejdziemy, ale troszeczkę jeszcze trzeba poczekać. Generalnie stylizacja w tym filmie postaci jest tak przecudowna. Jakiekolwiek ujęcia, które są na twarz, nie wiem, mnie to strasznie boli, ale jak widziałam, jak te cienie są rozblendowane, a raczej rozblendowane, to myślałam, że się zesram, więc... Na łóżko jak Amber. Dokładnie. Be, be, my God, be, 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 be. Teraz Laura nie odzywając się do Massimo przypomniała sobie, że ma robotę i że zamierza się odrodzić. W związku z tym jedzie do Portugalii na jakiś event fashion. Po czym jej ochroniarz w klubie zabiera jej przyjaciółkę graną przez Lamparską. Dosłownie ją wynosi z baru do pokoju hotelowego. <noise> Bo stwierdziła, że nie ona ma tam siedzieć zamknięta i Lamparska gania się z ochroniarzem po tym Kurwa hotelu po tym barze, ale jednak ostatecznie udaje się mu ją zamknąć. I co jest najśmieszniejsze, Lamparska nie odpuszcza, więc stwierdziła, że wydostanie się schodami. Właśnie nie tymi hotelowymi, wiecie, normalnie na korytarzu, tylko za oknem, po prostu wyszła za okno i tam się drze, że. O schody, o nie ma schodów, o kurwa jak ja stąd wyjdę, halp, help, help mi pomocy. Akurat to było śmieszne, tylko nie pamiętam dokładnie dialogów, no ale nie oszukujmy się, kto by to zapamiętał. Zapisałem tylko jedno stwierdzenie, ponieważ tam pada chyba właśnie z jej ust coś takiego jak, że Laura robi sobie kabaret dubcingo a ja mam tutaj siedzieć w tym hotelu, żeby kurwa... I to o suchym pysku. E, no tak, bo lamparska jak nie miała kieliszka w... Ręku to było okrucho. Laura spotyka się z Naczosem, yy, liżą się, a Massimo ma Trigera. Tylko, że Laura myśli, że Massimo nie wie, a on wszystko wie w sumie, bo jest taki przebiegły i super. I później Laura ma rozdwoje niejaźni, jest pomiędzy jedną miłością, a drugą. Już nie wie, koło kochać, więc jedzie do rodziców, do Polski. I żali się matce. Na co? Yy, matka odpowiada jej tekstem, z którego Maja Staśko by się bardzo ucieszyła, że kobieta powinna w związku najpierw zadbać o siebie i jak dba o siebie, to wszystko w jej życiu jest OK i że kobieta powinna być egoistką. To egoizm egoizmie jest ogólnie najważniejsze, bo jakbyście nie wiedzieli, to tak właśnie trzeba, jak mówią tutaj, <laughs> kobieta musi być egoistką, a facet się dopasuje, nie? Coś takiego, powiedzmy. Nie będziemy chyba analizować żadnych wniosków, bo to co oni do siebie mówią, no nie oszukujmy się, nawet jak starają się coś poważnego, to i tak każdy ciśnie z tego bekę, więc nie... Potencjalnie poważna scena, zawsze i tak mnie rozbawiała, nawet sceny seksu, które chyba nie miały być zabawne, ale jednak, no to ten film ma już taki że nie da się nie śmiać. Kurwa, ze wszystkiego, co się tu dzieje. I właśnie scena, o której wcześniej wspomniałem, że też bardzo śmieszna, ale bardzo fajna, chyba jedna z najlepszych, zaraz, właśnie po tym, co mówi Lamparska z tym naczosem, dzieje się bardzo fajna wizualizacja naszej głównej bohaterki, bo tak jak mówiłem, ona jest zawieszona pomiędzy dwoma facetami i nie wie, którego ostatecznie wybrać. Więc co się wtedy dzieje? Lara wyobraża sobie, że w jej łóżku pojawia się Massimo, z którym się całuje. Potem obok niej materializuje się nacho. I następuje przepiękna scena, w której panowie zaczynają się ze sobą całować. <noise> materializuje się nacho z Doritos. <noise> Aha. I wychodzi Cheetos z szaf. Generalnie to jest scena, dla której obejrzałem ten film i chciałem ją zobaczyć. No nie spodziewałem się kurwa totalnie, ale jednak... Y to byłoby chyba spełnienie najskrytszych marzeń naszej głównej bohaterki, gdyby faktycznie żyli w trójkącie. Ona by sobie patrzyła jak się liżą, później pomacałaby jednego po jajkach, tam drugiego po parówce i... No byłaby kurwa parówkowa impreza, no. Jeśli to nie byłby sen, to ten film mógłby się skończyć i skończyłby się w miarę spoko. Później nasza główna bohaterka odbywa romantyczną kolację z ojcem. Ja czekałem aż jeszcze on do tej fantazji dołączy. I trzeba dodać, że w tym filmie jakieś 80% scen... Jest kręcone w zachodzie słońca, każde praktycznie ujęcie, więc oni po prostu musieli każdego dnia łapać ten zachód, kręcić, byle tylko nie było za późno, byle nie było za wcześnie i to wszystko ma pięknie, romantycznie wyglądać, ale kurwa ile można, wiecie, plaża, zachód, to, to ten, ten film nawet nie jest kliszą, to jest po prostu, ja nawet no, kurwa nie ma słów, żeby to opisać, to, to może i ładnie wygląda, no ale to jakbyś każde ujęcie zrobił takie same, no to można się zżygać tym po prostu, no. I ona gada z tym tatusiem, i wtedy dzwoni do niej przyjaciółka, i obok siedzą dwie zakonnice, które ją obgadują. Dlaczego one ją obgadują? Nie wiem, ona wygląda zupełnie normalnie, nie ma jakiejś krótkiej spódnicy. Mam wrażenie, że te dwa pingwiny to tam posadzili chyba tylko po to, żeby jakiś stereotyp wcisnąć. Nie wiem, jak ona wychodziła z jakimś wyrąbanym dekoltem, to może spoko. No ale dobra. to jest nieistotne, wtedy Lamparska informuje naszą Laurę, że Massimo jest tak wkurwiony, że pewnie jej wszystkie pozabija, i tak na czosa może też, albo będzie jakaś wojna. W ogóle jeszcze jedna rzecz. Na początku tego filmu też chyba miała być wojna, bo jak jest ten pogrzeb bliźniaka brata Massimo, to Massimo mówi tamtej drugiej rodzince Gangusów, że mają wypierdalać i że mają na to godzinę, bo jak nie. Znaczy ogólnie ich zajebie. Coś takiego, za to, że brata mu zamordowali, nie? syny! Mordercy! W brata zamordowaliście mi, wysyłem I, I później tego nie ma, w sensie później oni się już Massimo z Laurą ciumciają. Ja nie wiem po co była ta scena, po to żeby strollować, że to główna bohaterka nie żyje to na pewno, ale nie, chyba nie rozumiem gdzie była ta wojna gangów. Właśnie poprzednia część o tyle była przynajmniej w jednym aspekcie lepsza, że tam się coś działo, bo były te tam pseudo gango walki chwilę chociaż, a tutaj... No dobra, przez pierwsze 40 minut się fajnie słuchało muzyki, ale później kurwa już idzie zasnąć i tak do końca filmu po prostu dopiero mnie obudziła ta scena, jak oni właśnie Massimo z naczosem się zaczęli lizać. To <śla> chwila była emocji, była faktycznie coś fajnego, A nie wiem, ogólnie to kurwa taka nuda, że dramat. I tutaj scenarzyści przypomnieli sobie, że trzeba w jakiś sposób przekazać Laurze, że Massimo o tym wie, w związku z tym e Olga? Olga Lamparska. Lamparska miała przyspieszony kurs włoskiego, i okazuje się, że ona nagle przez cały ten film znała włoski i podsłuchała rozmowę swojego męża z Massimo. Lamparska albo podczas tego filmu, podczas jego trwania, albo łącznie poprzedniego z tym, nauczyła się włoskiego. Nie, żeby się komunikować, ale żeby już dobrze rozumieć, co mówią. No kurwa, gratuluję. Żeby podsłuchiwać męża. Tak, musiała podsłuchiwać, bo właśnie. To już był jej mąż? Oni się chyba jeszcze nie, nie I Jej partner wraz z Massimosem gadali po włosku, więc jakby Laura musiała, pod... znaczy Lamparska musiała podsłuchiwać, więc okazuje się, że nikt o tym wcześniej nigdy nie wspomniał, ale ona umie włoski. Cool story bro. No i nasza główna bohaterka wraca na Sycylię, wraca na wyspę, bo musi ostatecznie zamknąć pewien rozdział z Massimo musi z nim pogadać, a na wyspę podwozi ją to Taksówką? Oczywiście Natcho. Teraz Lamparska spłakuje się, że Masimo ją zajebie, że zajebie Laurę i zaczyna w sumie chyba cisnąć bekę z tego, co jest w scenariuszu, bo ma taką minę, że tego na pewno tam nie miało być. Siedzi. Paląc jednego peta za drugim. Trzeba dodać, że Lamparska co, tak co drugą albo co półtora sceny jara ze stresu peta albo tak do szampanika. Naczo wychodzi z samochodu, a ona siedzi z taką miną. Ja jestem przekonana, że to była było jakieś przeoczenie, bo nie wierzę w to, że oni chcieli, żeby to tak wyglądało. Nie, jak była zdziwiona. No, była zdziwiona, siedziała i się śmiała. No nie. Ona wygląda jakbyś miała zaraz zesrać. Co ty z tym sraniem masz? <grym> nie wiem. Masz jakieś ukryte ambicje Amber, no. <grym> Dokładnie. Jestem jej wielką fanką. I teraz ja sobie myślałem tak mniej więcej już w połowie filmu, że w sumie fajnie jakby się skończyło w niedopowiedzeniu i nie będziemy ostatecznie pewni. Czy ona jednak będzie z Massimo, czy z Nacząsem I kurwa, o dziwo, ten film się potrafił skończyć w niedopowiedzeniu, ale mam wrażenie, że tylko po to, żeby zrobić czwartą część, bo nie zapowiadali jeszcze, ale pewnie będzie po tym, co się wydarzyło. A druga rzecz, zapomniałem. A druga rzecz, że właśnie no nie zasugerowaliby, z którym ostatecznie będzie, a jednak ewidentnie sugerują, ale faktycznie się urywa, jakbyśmy po prostu oglądali dwie godziny, i, no i kurwa, i jeszcze przynajmniej godziny brakuje, bo. Massimo stoi na plaży, i oczywiście to musi być scena na plaży w zachodzie, bo jak żeby inaczej nawet na końcu. Laura gada z Massimo, i tam się zwierza, że no w sumie to na no, nikogo nie będę mordował. Tylko cytuję jakąś książkę, co ojciec mu za dzieciaka czytał. No i teraz albo ona go kocha, albo go nie kocha, więc albo wróci, albo nie wróci. Po czym dialog, dialog się urywa i jest 10 ujęć z różnych kątów, z różnych odległości, jak oni się gapią na siebie na plaży, stojąc przodem do siebie przez 5 minut w pięknym zachodzie, no i się kończy. Ale to już raczej wiemy z tego, co Laura mówiła wcześniej, że pewnie pójdzie do naczosa, a Massimo będzie płakał w kącie i bił konia trzy minuty po kasku. Bo tak, wcześniej pod prysznicem tak. też bił konia, jak mu Laura nie dała żopu. W książce, którą czytał mu stary był tekst, że jeśli coś, co się kocha chce odejść, to należy dać mu odejść i jeśli wróci, to będzie już twoje na zawsze, a jeśli nie, to nigdy nie było twoje. I wtedy... Po pięknych ujęciach, które wyglądają jak scena z jakiegoś filmu weselnego. Się kończy. Się kończy. Nie, on, on ją pyta, czy do niego wróciła. I wtedy film się kończy. W końcu. Wniosek jest taki, że może być czwarta część albo jakiś prequel, chociaż pasuje bardziej tu rozwinięcie historii, że Laura jest znaczosem, bo raczej to chyba w tę stronę by poszło, jeżeli będą kręcić dalej. Ja podejrzewam, że się kliknie i znowu coś zrobią. <laughs> jak będzie trzecia część w tym roku, to kurwa przebiją wegę, więc naprawdę. Ale będzie content przynajmniej. Czwarta Rafał. No, czwarta. Powiedziałeś trzecia. Ale trzecia w tym roku. Aha, okej. Okay. Bo już dwie były, a jest dopiero sierpień. Czyli generalnie film nie wnosi nic, nie zmienia nic. Oprócz kolejnych mokrych snów y, Laury o naczosie, no i w końcu później daje naczosowi. O dziwo Massimo nie chce chyba jednak jej zamordować ani, ani kogoś innego, bo kurwa złapał jakiś moment refleksji, ale tak naprawdę, gdyby nie Lamparska, pewnie już bym na tym filmie w połowie zasnął. Więc generalnie nie ma tu nic, czego nie było w poprzednim. Jest więcej piosenek, które po prostu się nie wyłączały. Można odejść od telewizora, na luzie sobie słuchać muzyki, nie, I po prostu wrócić za dwie godziny i wiecie to samo, co wiedzieliście po części poprzedniej, tak naprawdę. I jeszcze tylko dodam to, co też było w poprzedniej, ale tu chyba jeszcze jest w większym nadmiarze, bo ktoś to rozciągnął do ekstremum. Tak jak już mówiłem, niektóre sceny playlisty muzycznej są przerywane dialogami, ale nie zawsze, bo jak jest jakaś informacja, którą my już wiemy, a którą bohaterki bądź jacyś bohaterowie muszą obgadać, to nie jest tak, że oni to pomijają, bo my to już wiemy tylko pokazują rozmowę, ale nie słychać dialogu, tylko po prostu leci muzyka i tak za każdym razem ktoś coś je, ktoś coś gada, ktoś coś pije i widać tylko, że ruszają ustami, a tutaj 30 sekund piosenki i tak przy każdym dialogu, no jakby tak kurwa dialogi wyglądały w filmach, to Ciężko by było oglądać, to można wyjebać z tego filmu po prostu i by trwał godzinę 30, co, co nawet mniej, tylko że wtedy by się metraż nie zgadzał, więc musieli to rozciągnąć. Nie wiem, jak ktoś wyliczy i wymieni wszystkie hity z tego filmu, to gratuluję, napiszcie w komentarzu. Zresztą akurat napisy też mieliśmy włączone, więc tam były te tytuły tych piosenek, także taki tip, nie? jak chcecie znać tytuły, to w napisach się wyświetlają. Chyba, chyba tyle. Cena w skali dziesięciogwiazdkowej? Pół gwiazdki. No, nie, było lepiej niż w poprzedniej. Nie było lepiej niż w poprzedniej. No było, tam się coś działo, ale było zbyt absurdalnie. Ale tu się nic nie działo, w tym filmie nie było żadnej fabuły, tam chociaż były jakieś urywki. Ale były śmieszne żarty. No a tam też były śmieszne żarty. <laughs> Tu były lepsze. No wtedy ode mnie było pół, pół kajdanki, więc teraz mogę dać pół pejcza. Ja daję dwie kajdanki, bo jedna jest za lamparską, a druga jest za to, że nie celowali piłeczką golfową do pusi, Co już mówiłem, dla mnie to jest ogromna jednak zaleta, bo nie zlazłem cringe'u, ale na jednej scenie zlazłem, tylko nie pamiętam co to było, no ale nobody cares. No i jeszcze można chyba tylko dodać tyle, że Massimo jest oczywiście dalej kurwionym, toksycznym typem, rzucającym wszystkim co popadnie. Dobrze, że jeszcze w łeb nie dostarczy mi w ogóle ta typiarka jego, aczkolwiek. Po ostatniej scenie chyba możemy wnioskować, że po trzech częściach zaszedł w nim 1% jakiejś zmiany, jakiegoś elementu metamorfozy, gdzie stwierdził, że chyba się uspokoi i nie warto wszystkich zajebać. Tak mi się wydaje, ale może być tak, że będzie czwarta część i się okaże, że. W sumie to nie. Zajebie na czosa, nie lubię doritosów. Uuu. Jakie prognozy na kolejną część, jeżeli się ewentualnie pojawi, a ja myślę, że coś będzie jeszcze? Eee, wydaje mi się, że Massimo po prostu jest borderem i tak wszystkich zajebie, mimo tego, że twierdzi, że nie. Oczywiście nie umniejszając schorzeniu, jakim jest border, ale no to tak wygląda. Kto czytał książki, dajcie znać, czy to jest w ogóle koniec fabuły, czy tam coś jeszcze się dzieje. Ja nie znam, nie będę tego czytał oczywiście, ale czy tam coś jeszcze zostało, czy jest jeszcze jakiś potencjał, żeby dalej kręcili, czy to w ogóle zmienili treść. Nie wiem, kurwa, ja się nie dowiem. No do pani Blanki Lipińskiej też pisał, nie będę. Ona raczej mojego materiału nie obejrzy, więc komentarza się spodziewał, nie będę, ale... Eee, idę obierać... Placki ziemniaczane. Dziękujemy za uwagę. Nie musieliście oglądać, miło było. I wszystko już wiecie. To i tak za dużo, nawet streszczenie szczegółowe to było. Mi się wydaje, że to jest na plan ramowy na 10 zdań, też by było dobrze, ale. Ja się, ja się bawiłem dobrze. Ja w sumie nie, ale. Pośmiałam się przynajmniej. Raz się nawet popłakałam ze śmiechu. Kiedy się popłakałaś ze śmiechu? No ja się popłakałam ze śmiechu, jak się zaczęli całować, to mi zaczęło łzylecieć. Ale kto? Jak ten Massimo zna czasem się zaczął całować. No ale to było romantyczne. To nie, nie wiem to, czy to było romantyczne, ale się płakałam. Było romantyczne, bo za każdym jest kamera, która pokazuje zbliżenie na twarz bohatera jakby z oczu naszej bohaterki, to wtedy oni wyglądają jak takie skruszone pieski. Takie mają no. minki, ten masimo i ten naczosik i takie... Jakie kurwa znowu naczą? Nie pan, mi tu... の意味と。